Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek 29 lutego i witam Was hasłami z Księgi Psalmów. Zaufałem Panu, jakże możecie mówić do mnie, ulatuj jak ptak w góry. Oraz z listu do Hebrajczyków, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Pomódlmy się. Łaskawy Panie Boże, Ciebie prosimy, racz pobłogosławić słowo to w sercach naszych. Spraw, aby ono dawało stukrotny owoc ust naszych. Amen. Drodzy umiłowani w Panu, gdybyśmy teraz zabrali Biblię, to znajdziemy tam szereg różnych wersetów, które są poświęcone właśnie tematowi zaufania. Zaufanie Bogu, zaufanie Jego dobrej woli względem nas, albo zaufanie Jego obietnicom. Tak przynajmniej było na przykład w przypadku Noego, który na pustyni miał odwagę zaufać oraz wybudował arkę na polecenie Bogu. On miał odwagę zaufać. Tak też było w przypadku apostoła Piotra, który nie bacząc na sztorm, nie bacząc na szalejącą burzę, zrobił pierwszy krok. Miał odwagę zrobić pierwszy krok w kierunku Pana Jezusa i udać się po tym wzburzonym morzu. Dopiero fala spowodowała, że się zląkł i stracił zaufanie. I wygląda na to, że zaufanie oraz odwaga mają ze sobą wiele wspólnego, mają jakieś cechy wspólne. Jest taka historia o mężczyźnie, który wyruszył w góry. Niestety zapadła noc. On zgubił się i spadł z klifu, ale zahaczył o jakąś gałąź. Niestety było tak ciemno, że nie widział, jak głęboka jest przepaść pod nim. Zaczął się modlić. I kiedy się modlił, to usłyszał taki głos: skacz, skacz, nie bój się, skacz. Niestety on nie miał odwagi, żeby zaufać temu głosowi. I nie skoczył. Następnego ranka znaleźli go ratownicy i zobaczyli, że jest tylko 1 metr nad ziemią. A co by się stało, gdyby on zaufał? Co by się stało, gdyby on miał odwagę zaufać Panu Bogu? Miejmy dzisiaj odwagę, żeby ufać Panu Bogu. Miejmy odwagę, żeby zaufać Panu Bogu, Jego dobrej woli i ufać w to, że On ma plan względem nas. Że ma ciekawy plan względem nas. Ufajmy Jego mocy. Ufajmy i nie porzucajmy tej ufności, bo ta ufność ma wielką zapłatę. Amen. Pomódlmy się. Łaskawy Panie Boże, Tobie dziękujemy za to słowo. Panie, tak Cię poprosimy, poprowadź nas w tym dniu. Spraw, aby ten dzień był pełen chwały Twojej. Naucz nas odwagi w zaufaniu Tobie. Amen. Życzę wszystkim dobrego Bożego dnia. Amen.